To ci dopiero historia. 40 metrów od domu, w którym mieszkam, znajduje się w Radomiu Kościół Farny św. Jana Chrzciciela. Budowla sięgająca swymi początkami XIV wieku. To właśnie w tej świątyni wczoraj swoje centralne obchody miały dni judaizmu w Kościele Katolickim. Myślałem, że przez to wydarzenie na naszej wąskiej uliczce nie będzie gdzie zaparkować. Zjadą się ludzie jacyś dostojnicy, zarówno ci, którzy, wiecie, noszą czapki w kościele, jak i ci, którzy je zdejmują. A tutaj niespodzianka. Cisza. Radom stanął na wysokości zadania, jak zwykle ułożył się w poprzek na halnej, przepraszam najmocniej, ale jednak propagandzie. Organizowane ekumeniczne nabożeństwo, pomimo obecności ekscelencji, a nawet samego kardynała Rysia, przyciągnęło do świątyni jedynie garstkę ludzi, chociaż odbywało się już po godzinach pracy. Ten sam kardynał, który cieszy się tak wielką popularnością wśród młodzieży, nie mógł liczyć tym razem na tę, która mieszka w Radomiu. Dziś właśnie o tym. Konkretnie i dobitnie, z całą mocą, zachowując oczywiście należyty szacunek, należący się kościelnej władzy, w oparciu o fakty i dane. Trzeba bowiem powiedzieć to w końcu wprost. Znakomita większość katolików nie życzy sobie takich dni w swoim kościele, bo Kościół Chrystusowy to również nasz Kościół. I nie jest on własnością ani moją, ani twoją i nawet księdza kardynała. Jest nasz. Mamy więc wobec niego ziemskie obowiązki. A prawo ku temu daje nam między innymi katechizm Kościoła katolickiego. Zobaczcie, Kanon dziewięćsetny. Wierni są posłani do pełnienia misji apostolskiej całego ludu Bożego, mają więc szczególny obowiązek rozpowszechniania i obrony wiary słowem i czynem jako świadkowie Chrystusa. Kanon 2032. Świedcy mają szczególną odpowiedzialność w świetle nauki Kościoła za rozeznawanie w każdym przypadku sprawiedliwych dróg rozwiązania różnych problemów społecznych. Ja ten problem. Właśnie tak definiuję jako problem z dziedziny wiary, ale też z dziedziny życia społecznego. Uważam, że nie wolno nam milczeć, gdy logika i sumienie każą krzyczeć. Tu Marek Miśko i kanał Marek Miśko Czuwaj. Czuwaj w tygodniu o sprawach ważnych i pilnych. Dziś o wczorajszych dniach judaizmu w Kościele Katolickim i oby ostatnich. Witajcie i czujcie się jak u siebie. Jutro z samego rana wylot na pierwsze zagraniczne spotkanie z Polonią w ramach działalności naszego projektu w fazie budowy. Projektu Marek Miśko czuwa i rzecz jasna. My już z Moniką spakowani i fruniemy do Leeds na zaproszenie naszych rodaków mieszkających na wyspach. Mamy nadzieję, że odbędzie się bez ekscesów, szczególnie na lotnisku, bo yy, moim przylotem, jak się okazuje, zajęła się stacja BBC, a także zwalczająca różnorakie choroby i zaburzenia lokalna Antifa. Wszyscy wiemy jakie to choroby, które rymują się z tą nazwą. Więc to jest początek naszej aktywności poza internetem, żeby nie było iż Miśko gada po próżnicy. Tyle razy was namawiałem do tego, abyśmy działali w lokalnych strukturach, abyśmy spotykali się ze sobą. Tak też robię, dając po prostu Przykład. Poza internetem będziemy działali również w ten sposób. Zgłaszają się do nas kolejne miasta w Polsce i poza granicami, które chcą tego typu spotkań u siebie, chcą je po prostu organizować. Piszcie do nas śmiało najlepiej na maila: czuwaj małpa marekmisko.com. Tymczasem szybujemy ku 60 tysiącom subskrypcji. I bardzo dobrze, bo musi być dobrze. Dziękuję każdemu z was, każdemu z was za Wasze zaangażowanie w rozwój kanału Marek Miszkoczuwaj. Pamiętajcie o subskrybowaniu, klikaniu dzwoneczków, łapkach w górę, yy, pisaniu komentarzy złożonych z więcej niż pięciu wyrazów, yy, podawaniu linków do programu dalej, również za pomocą wiadomości prywatnych w komunikatorach. To wszystko karmi naszego YouTube'owego pana, algorytma. Yy, wszystkim mecenasom świeckim oraz duchownym, których jest coraz więcej na naszym kanale kłaniam się w pas za udzielane darowizny i wsparcie. Jesteście wielcy. To wszystko po prostu jest możliwe dzięki waszemu zaangażowaniu. Jeżeli ktoś z państwa miałby jeszcze ochotę nas wesprzeć, możecie zajrzeć w pierwszy komentarz pod filmem albo w opis tego filmu, tam znajdują się informacje. Można postawić kawę przez serwis Coffee. zostać mecenasem na zrzutce jest PayPal, możliwość wpłaty na konto, różne możliwości. Jeżeli mają oczywiście państwo takie życzenie i uważacie, że to co robimy jest dla nas wszystkich cenne. No to co? Zaczynamy. Czas postawić temu tamę i po 27 latach organizowania dni innych wyznań w naszym kościele powiedzieć dość. I nie ma to nic wspólnego, jak niektórzy chcieliby sądzić z antysemityzmem to są zupełnie inne płaszczyzny. Trzeba powiedzieć to duchownym zaangażowanym w te działania: okłamujecie nas. Nie ma nic złego we wspólnych rozmowach i uroczystościach nie ma nic złego w modlitwach na cmentarzu. Ale jeżeli przedstawiacie nam te dni w taki sposób, jak w tym roku i zresztą w ubiegłych, to nic dobrego z tego wyniknąć dla naszego zbawienia po prostu nie może. Wprowadza, w mojej ocenie i wielu katolików, niepotrzebny zamęt. Nie wmawiajcie więc wiernym, że nasze religie są tożsame i prowadzą w tę samą stronę. Nie prowadzą. I choćbyście stanęli na głowie, nie będą prowadziły. Wczoraj w kościele w Radomiu zjawiła się niewielka grupa wiernych, no jak to nazwano, nabożeństwie słowa. Czym ono było, do końca nikt nie wie. Byli to szczególnie starsi ludzie. I Wy też, moi drodzy, seniorzy, powinniście się wstydzić bo wiek ma swoje ograniczenia to prawda ale nie ma w tym nic dziwnego że możemy od ludzi doświadczonych wiekiem yy, w, w jakieś oczekiwać mądrości tak bym powiedział katolicy powinni bojkotować to niebezpieczne dla naszej wiary wydarzenia a nie firmować je biorąc w nich udział i to że było nas tam tak niewielu wiernych w tym sensie odbieram właśnie jako taki znak jako taką monetę Postawiony telebim, z którego można było yy, obejrzeć słowo rabina Shudrisha, telebim, który przysłaniał stół ołtarzowy i prawie tabernakulum. Wszystko jest pomieszane z poplątaniem. Natomiast nie jest to czcze gadanie. Za chwilę przedstawię to niebezpieczeństwo, opierając się na faktach. Obchody Dnia Judaizmu organizuje Komitet Konferencji Episkopatu Polski do spraw dialogu z judaizmem. Co roku przygotowuje je inna diecezja. Jak czytamy w jednym z komunikatów, oficjalnych komunikatów, Dzień Judaizmu ma pomóc katolikom w odkrywaniu judaistycznych korzeni chrześcijaństwa. Tematem odkrywania zajmiemy się obszerniej za chwileczkę, ponieważ nie da się ukryć jest to naturalne dla każdego, kto chociażby pobieżnie zapoznał się z tematyką poruszaną na przykład w dziełach księdza profesora Waldemara Chrostowskiego, że współczesny judaizm talmudyczny ma niewiele wspólnego z judaizmem, który wyznawali Żydzi w czasach Chrystusa. No a w związku z tym muszą więc istnieć, tak by przynajmniej nakazywała logika, jakieś dwa judaizmy. Pierwszy biblijny, starotestamentalny, który wypełnił się i zakończył poprzez przyjście Jezusa Chrystusa, no i drugi, pomimo przyjścia Mesjasza i zburzenia świątyni, który trwa nadal. A skoro trwa, to czy faktycznie jego wyznawcy są naszymi starszymi braćmi w wierze? Ale jak rzekłem, o tym już za momencik. Najpierw ustalenie mojego podejścia do sprawy, żeby wszystko było jasne. Czy jest coś złego we wspólnych rozmowach pomiędzy Żydami a chrześcijanami? Nie ma. Nie ma nic złego w takich rozmowach, jeżeli oparte są na prawdzie. Czy szukanie wspólnych punktów życia pozareligijnego jest złe? Nie, nie jest złe, wręcz przeciwnie. Można się spotkać i pomówić na przykład tak, jak spotkaliście się wczoraj, o pokoju na świecie. Ale ważne, żeby mówić w prawdzie. Ale czy wmawianie nam, katolikom, i im, współczesnym Żydom, że za ich sprawą możemy poznać lepiej korzenie chrześcijaństwa, jest tezą uprawnioną? To jest właśnie kluczowe pytanie, które niewielu zadaje. Żeby nikt nie mógł zarzucić nam złej woli, zagrajmy mimo wszystko w tę grę. Przyjmijmy więc retorykę dialogistów i po prostu dialogujmy. Dzień islamu i dzień judaizmu. W kościele od kilkudziesięciu lat obchodzone są dwa tego typu dni. Dzień judaizmu w kościele katolickim oraz dzień islamu w kościele katolickim. Oba wydarzenia mają podobne nazwy. Oba wydarzenia zostały ustanowione mniej więcej w tym samym czasie. Oba powstały z inicjatywy tego samego papieża. Mówię oczywiście o Janie Pawle II. Dzień judaizmu, jak słyszę, ma pomóc katolikom w odkrywaniu judaistycznych korzeni chrześcijaństwa. Nasuwa się więc bardzo proste pytanie, jeżeli można jeszcze w ogóle pytać: skoro Dzień Judaizmu ma nam pomóc w zrozumieniu Starego Testamentu, to w czym nam, katolikom, ma pomóc w takim razie obchodzenie Dnia Islamu w naszym Kościele? Pomóc odkryć co? Czego może nas nauczyć w kwestii wiary, moralności, nie wiem, postawy społecznej Mahomet, czego nie uczy z kolei Jezus Chrystus? Islam powstał przecież w kontrze do chrześcijaństwa blisko 700 lat po narodzeniu Chrystusa, a współczesny judaizm podważa w sposób radykalny to, co dla nas jest najistotniejsze, bez czego nie ma chrześcijaństwa, czyli uznanie, że Chrystus przyszedł i jest oczekiwanym Mesjaszem i przyjdzie jeszcze tylko raz. Rzekłbym raz a dobrze. Dzień judaizmu. Osoby duchowne i świeckie odpowiedzialne za organizację oraz propagowanie tego dnia stoją na stanowisku, że dzień judaizmu ma pomóc katolikom w odkrywaniu judaistycznych korzeni chrześcijaństwa. Nasuwa się więc pytanie: którego judaizmu? No którego? Tego, który już nie istnieje, czy tego, który jest obecnie wyznawany? Pytanie to może być dla wielu y, z tych ludzi zaskoczeniem, ponieważ żaden katolicki dziennikarz, funkcjonujący w obrębie, tak bym powiedział, y, kościelnego mainstreamu medialnego, nie zadał jeszcze organizatorom tego prostego pytania przez 27 lat. Na przykład księżarcy-biskupie, ale przecież są różne judaizmy. Ten współczesny nie ma nic wspólnego z tym, który wyznawali apostołowie. Czego mamy się więc od nich uczyć? Może ci dziennikarze boją się o pracę, może nie mają odwagi, może nie mają wiedzy, albo po prostu nie chcą pytać z jakiegoś innego powodu. Nie wiem. Fakt jest następujący. Nie pytają. Zapytam więc sam. W jaki sposób mamy odkryć korzenie chrześcijaństwa za pomocą ludzi, którzy wyznają współcześnie radykalnie różniący się judaizm talmudyczny od tego, który znany jest z kart pisma świętego? Przejdźmy sobie po prostu tę drogę punkt po punkcie, żeby nie było, że gadam po próżnicy. Zróbmy to spokojnie i bez napięcia. No i zobaczymy, co nam wyjdzie. Był sobie więc judaizm, ten, który znamy z kart Starego Testamentu. Na czym ten judaizm, wyznawany wcześniej przez Abrahama, Mojżesza, Jana Chrzciciela, Matkę Bożą, Józefa, Króla Dawida, Salomona i wielu innych, polegał? Na przymierzu z Bogiem, które przejawiało się głównie w kulcie świątynnym czyli składaniu ofiary Bogu w świątyni jerozolimskiej. Niestety, tak się złożyło, że ze świątyni pozostała jedynie jedna ściana. Świątynia nie istnieje od 70 roku naszej ery, kiedy Rzymianie zrównali ją z ziemią. Stało się tak zgodnie z zapowiedzią Jezusa. Ofiary Bogu od tamtego czasu nie są więc składane. Żydzi biblijni zostali pozbawieni najważniejszego elementu swojej religii, czyli świątyni. W jej miejsce zgodnie ze starotestamentalną zapowiedzią przyszło i tu uwaga zaskoczenie, być może nawet dla niektórych, którzy ubierają sutanny i koloratki. Przyszło nowe przymierze, czyli Jezus Chrystus, który przez swój naród został odrzucony. Pamiętajmy też, że judaizm biblijny był bardzo różnorodny. Działało w nim wiele różnych grup i prądów. Byli to faryzeusze, saduceusze, Essańczycy, zeloci oraz wcześniej chrześcijanie. Chociaż różnili się od siebie w wielu aspektach, łączyło ich przymierze i świątynia. Ale jak rzekłem, świątyni nie ma. W teologii chrześcijańskiej Jezus Chrystus jest często określany jako nowa świątynia, ale to określenie oczywiście ma głębokie znaczenie duchowe i nie powinniśmy odbierać go dosłownie, a raczej symbolicznie. Natomiast jest to symbol arcyistotny. W Nowym Testamencie, zwłaszcza w Ewangelii Świętego Jana, Jezus mówi o zburzeniu świątyni i odbudowaniu jej w ciągu trzech dni, co jest interpretowane jako aluzja do jego śmierci i następnie zmartwychwstania właśnie po trzech dniach, a nie do zbudowania fizycznej budowli. Jezus wskazuje na siebie jako miejsce spotkania z Bogiem, zastępując tym samym świątynię jerozolimską jako centralny punkt kultu religijnego. No i cześć! Tego uczy Kościół katolicki, czego chcecie więcej? W chrześcijaństwie Jezus jest postrzegany jako ten, który w pełni objawia Boga i poprzez swoje zmartwychwstanie staje się kamieniem węgielnym nowego porządku duchowego, w którym wierni są, yy, tak to jest określane, żywymi kamieniami, z których buduje się ta duchowa świątynia. W tym sensie określenie Jezusa jako nowej świątyni jest wyrazem wiary w to, że on sam, Jezus Chrystus, stał się miejscem obecności Boga na ziemi i pośrednictwa pomiędzy Bogiem a ludźmi, a nie nawiązaniem do konkretnej jakiejś, powiedziałbym, konstrukcji architektonicznej. Dlaczego? Bo jest ona niepotrzebna, bo jedyną doskonałą ofiarą dla Boga jest złożona ta z Boga człowieka żadnej innej ofiary już nie trzeba i koniec, kropka, finito. Czy się mylę? Z czasem przejścia Jezusa, jego śmiercią i zmartwychwstaniem, Stary Testament się wypełnił. A skoro wypełnił, to czy jest jeszcze judaizm biblijny, ten od Abrahama? No nie ma. Kropka. To jaki jest teraz judaizm, dzięki któremu, jak twierdzą, piewcy dni judaizmu w kościele katolickim, my chrześcijanie mamy odkrywać judaistyczne korzenie chrześcijaństwa? Czy naczelny rabin polski, pan y, Michael Schudrich, który reprezentuje stronę żydowską podczas tych wydarzeń, wyznaje judaizm tożsamy z tym, który wyznawali Żydzi przed przyjściem Jezusa w Palestynie, y, z którego y, moglibyśmy dowiadywać się o korzeniach Starego Przymierza? No, niekoniecznie. Co więc wyznają współcześni Żydzi? Judaizm Talmudyczny. W roku 70 naszej ery, zgodnie z przepowiednią wygłoszoną przez Jezusa, doszło do zniszczenia świątyni jerozolimskiej. To wydarzenie oznaczało koniec judaizmu starotestamentalnego, który był głęboko zakorzeniony w kult świątyni Jahwe, budowli niemającej sobie równych w czasach panowania Heroda Wielkiego. Upadek przybytku w Jerozolimie symbolizował narodziny nowej, duchowej świątyni zbudowanej przez Jezusa w ramach jego kościoła, co zresztą zostało zobrazowane m.in. poprzez rozdarcie się zasłony świątyni w momencie śmierci Chrystusa na krzyżu. Czy się mylę? To również okres, w którym zaczął kształtować się nowy judaizm określany jako talmudyczny lub faryzejski. Są to terminy naukowe, historyczne czyli jest judaizm talmudyczny, faryzejski. Czy się mylę? Dlaczego powstał nowy judaizm? Ponieważ ówcześni Żydzi nie uznali Jezusa jako zapowiadanego Mesjasza. Gdyby uznali, judaizm byłby po prostu niepotrzebny. A za religią judaistyczną, tak jak było to w przypadku Machabeuszy, szła polityka. Więc wyobraźcie sobie, że judaizm przestaje istnieć, że wszyscy przechodzą na chrześcijaństwo i wtedy ci, można władcy, wielcy panowie tracą władzę. Bo Chrystus uczył zupełnie czegoś innego, niż wyznawali oni. Skoro istniała więc religia skupiona wokół świątyni i samego oczekiwania na przyjście przepowiadanego przez Pismo Zbawiciela, a została ona pozbawiona dwóch najważniejszych filarów możliwości składania ofiary Bogu oraz y, nadziei, że wybawiciel przyjdzie to czy jest ona dalej religią, o której mówimy? Co działo się więc historycznie dalej? Wśród różnorodnych odłamów judaizmu rabinicznego przetrwało jedynie stronnictwo faryzejskie, które było najbardziej zakorzenione w praktykach religijnych. Nie przetrwali saduceusze zajmujący się polityką, zeloci walczący zbrojnie z okupantem, Esseńczycy, przypominający w pewnym sensie chrześcijaństwo. Nie przetrwali. Pierwotne wspólnoty naśladujące Jezusa z Nazaretu zaczęły stopniowo oddzielać się od żydowskich tradycji, rozwijając własne formy kultu religijnego. Mogę podać przykład, bardzo proszę, żeby nie było że nie popieram faktami tego, o czym mówię. Nie ma co szukać daleko. Dzieje apostolskie, tzw. Sobór Jerozolimski i przemowa Pawła na tym, że soborze w tym mieście na temat obrzezania. Tam był wielki spór. Święty Paweł go rozwiązał. Przeczytajcie i zobaczcie jak. A co to było dla społeczności żydowskich? Była to zachęta do przekształcenia swojej tożsamości w opozycji do szybko rozwijającego się chrześcijaństwa, co podyktowane było obawą o utratę wiernych. No i wpływów. To rabinom faryzejskim judaizm zawdzięcza stworzenie podstawowych tekstów, które są kluczowe dla obecnej praktyki współczesnego judaizmu. Religii zupełnie innej, o której mówicie, że y, mamy się od niej uczyć, niż ta, którą wyznawali apostołowie przed objawieniem Jezusa w kanie galilejskiej. Wtedy przecież, jak mówi pismo, uwierzyli. Czy się mylę? Jak więc współczesny judaizm budował swoją nową religię, oderwaną od tego, w co wierzyli Abraham i Izajarz, Na zupełnie nowych zasadach. Pierwsza z nich? Miszna powstała w roku 2020 naszej ery. Jest zbiorem podstawowych zasad halachicznych, czyli prawnie ustalonych reguł zachowania wywodzących się story, które zostały ponownie zinterpretowane. No i w skład miszny wchodzi zbiór 613 przykazań. Nie 10, 613. Jest też tosefta, która stanowi uzupełnienie prawne do miszny, obejmując te zagadnienia, które wcześniej po prostu nie zostały poruszone. No i tak powstał Talmud. A czym jest Talmud? Talmud to połączenie Miszny i Tosefty stanowiący obszerny komentarz do pięcioksięgu Mojżeszowego. Istnieją więc dwie wersje Talmudu, palestyńska i babilońska, z których to ta druga jest uznawana za normatywną dla życia religijnego społeczności żydowskiej, która funkcjonuje współcześnie. Rabiniczny judaizm odrzucił także septuagintę, czyli greckie tłumaczenie hebrajskich pism świętych, uznając za kanonicznie jedynie te księgi, które powstały na terenie Ziemi Świętej, no i w języku hebrajskim. Odrzucenie to było spowodowane jednym ważnym czynnikiem, a mianowicie zagrożeniem, że z drugiej strony rośnie coś wielkiego, chrześcijaństwo, które korzystało z septuaginty, czyli z tego greckiego tłumaczenia. W judaizmie talmudycznym centralnym punktem stał się więc Talmud, a nie jak było to wcześniej, praktyki religijne związane z kultem świątynnym i ofiarami całopalnymi. Po zniszczeniu świątyni jerozolimskiej pozostała jedynie zachodnia ściana, słynna ściana płaczu. No i w rezultacie praktyki religijne przesunęły się do synagog, które wcześniej za czasów Jezusa Chrystusa służyły jako miejsca spotkań i dyskusji na temat Tory. Wielokrotnie Jezus znajdował się w takich miejscach. I co? Nauczał, bo synagogi były miejscami wyłącznie do nauczania. Dziś są ichniejszymi kościołami, bo świątyni nie ma. Teraz w synagogach wprowadzono obowiązkowe codzienne modlitwy, które mają symbolicznie zastąpić ofiary całopalne. Tak sobie to wymyślili. A skąd to wzięli? Gdzie jest to zapisane w Starym Testamencie? Pokażcie takie miejsce. Nie ma. Od tego jest właśnie Talmud. I to są fakty koniec i kropka. Chcecie to sprawdźcie. Czego więc Mamy się uczyć ponowie pytanie, jak poznawać korzenie chrześcijaństwa dzięki współczesnym wyznawcom judaizmu, do których nas tak usilnie przekonują. Przecież oni, co przed chwilą udowodniłem, wyznają coś innego. Coś, co stworzyli na nowo, coś, co nie ma podstaw w Starym Testamencie, a przynajmniej takim Starym Testamencie, jakim my, chrześcijanie, po prostu znamy. Coś, co ma nikły związek ze Starym Testamentem, tak bym powiedział, I już na pewno z jego wypełnianiem. I dobrze, proszę Państwa, niech oni sobie wierzą, każdy człowiek niech sobie wierzy w co chce. Ale nie mówcie nam, szczególnie wy, hierarchowie, że ma to być dla nas jakikolwiek drogowskaz, bo współczesny judaizm i niech sobie jest, jest nową religią. I nie ma żadnego związku z tym, który był w Starym Testamencie. Ile razy można to jeszcze powtarzać? Poczytajcie księdza profesora Chrostowskiego. Jeżeli popełniłem natomiast gdzieś błąd, niech ktoś mądrzejszy powie, gdzie dialog. Wierni pod każdym postem yy, konferencji Episkopatu Polski na ich komunikatorach nie pozostawiają na hierarchach suchej nitki. Dlatego już pewną niechlubną tradycją stało się blokowanie możliwości dodawania komentarzy pod postami zamieszczanymi na oficjalnych profilach Polskiego Episkopatu. Jest to trzeba przyznać dosyć specyficzna forma dialogu, prawda? Gdy pozbawia się mających odmienne zdanie zabierania głosu w sprawach dla nich ważnych. Nie mówimy tu przecież o dogmatach. Nikt nie polemizuje z Kościołem i jego hierarchami w sprawach nieznoszących sprzeciwu. Nikt z nas nie kwestionuje tego, w co Kościół nakazywał wierzyć od zawsze. Nie kwestionujemy dogmatu o Bogu rodzicy z Efezu, Maryi, zawsze dziewicy z Lateranu, o Bożym wcieleniu z Nicei, a także czyśćcu i piekle, grzechu pierworodnym, niepokalanym poczęciu w niebo wzięciu i wielu innych. Nikt tego nie noguje, nikt tego nie kwestionuje. Ale kwestionuje to, tak samo jak wielu innych katolików kwestionuje prywatne opinie części hierarchów z episkopatu, którzy wykorzystują swoją pozycję i polecają nam nowinki, które mamy prawo odrzucić. Dla mnie jedynym wyznacznikiem i wskaźnikiem dla tego co było, tego co jest teraz i tego co będzie, jest tradycja, magisterium Kościoła i Pismo Święte. I nie potrzebuję uczyć się od nikogo innego. Tymczasem kardynał Ryś, piewca tych wszystkich dni, z których mamy wyciągać wnioski, bo Ekscelencja tak uważa, przyznał, że dialog katolicko-żydowski przyjął obecnie poważną i regularną formę, mówiąc, ten dzień jest związany z tygodniem ekumenicznym, ponieważ w kościele po Soborze nieustannie wyrażane jest przekonanie, że relacje, które łączą chrześcijan i Żydów, są absolutnie wyjątkowe. W Kościele katolickim nie mówimy nigdy o dialogu z Żydami jako dialogu międzyreligijnym. Tak mówi kardynał Ryś, rozumiecie? Czyli że jesteśmy jednością? Bez Chrystusa? Bez Matki Bożej? Bez Trójcy Świętej? Bez sakramentów? Bez komunii? Bez bierzmowania? Bez kościoła hierarchicznego? Jesteśmy jedną religią? To chciał ksiądz kardynał powiedzieć. Mówił on dalej. To nie jest dialog taki sam, jak choćby z islamem czy innymi religiami świata. My nazywamy Żydów za Janem Pawłem II starszymi braćmi w wierze lub za Benedyktem XVI naszymi ojcami w wierze. Kto jest? Pytam tym bratem w wierze. Ci, którzy odrzucili podstawę Starego Testamentu, czyli przyjście Mesjasza, odrzucić prawo mieli. Ale niczego uczył się od nich nie będę. Nie z braku szacunku, nie z antysemityzmu, jakbyście chcieli, nie ze złego nastawienia, ale z bojaźni Bożej i trzeba w końcu mówić to głośno, stawiać opór i przestać się bać. My nie będziemy się niczego uczyć w katolicyzmie od współczesnego judaizmu. Od tego biblijnego tak, ale nie od tego talmudycznego. Antysemityzm. Kardynał Ryś, przypominając postanowienia deklaracji Nostra Etate z soboru Watykańskiego II, zaznaczył, by nie obciążać Żydów odpowiedzialnością za śmierć Jezusa. To mówił wczoraj. I to, co powinno być powtarzane nieustannie, dodawał, że antysemityzm, jakkolwiek motywowany, jest zawsze grzechem. Powiem Państwu tak. Nie wiem, w jakim świecie żyje ksiądz kardynał. W jakich kręgach się obraca. Ale żeby spotkać katolika dzisiaj w XXI wieku, który obwiniałby Żydów za śmierć zbawiciela w kontekście rzecz jasna metafizycznym, a nie historycznym, to trzeba naprawdę go chyba ze świeczką szukać. Po co więc budować, księże kardynale, nieistniejące konstrukty? Po co budować narracje na nieistniejących od lat już przecież uprzedzeniach? Jezus zginął przez nas, przez ciebie i przeze mnie, za nasze grzechy i dla naszego zbawienia. I każda wina, każde zło moje, i to popełnione również przez księdza kardynała przybiło tegoż Jezusa do krzyża. Żydzi zabili go historycznie. Wie to każde dziecko po pierwszym roku katechizacji I ja nie spotkałem się z nikim, z nikim w swojej historii a przeprowadzam tysiące rozmów, który twierdziłby inaczej. Po co więc odwoływać się do tych stereotypów i je powtarzać? Bo, proszę państwa, jak sądzę pasuje to do narracji braterstwa, które nam proponują. Trzeba się ukorzyć w braterstwie. W dialogu z Żydami. Więc skoro nie ma już za co, to będziemy za coś, co nie istnieje. Historycznie natomiast i fizycznie zrobili to przecież konkretni ludzie, prawda? Którzy tak się składa, mieli pewną narodowość i pewne wyznanie. Był zwyczaj, że na każde święto namiestnik uwalniał jednego więźnia, którego chcieli. Trzymano zaś wtedy znacznego więźnia, imieniem Barabasz. Gdy się więc zebrali, spytał ich Piłat: Którego chcecie, żebym wam uwolnił? Barabasza czy Jezusa, zwanego Mesjaszem? Wiedział bowiem, że przez zawiść go wydali, a gdy on odbywał przewód sądowy, żona jego przysłała mu ostrzeżenie: Nie miej nic do czynienia z tym sprawiedliwym, bo dzisiaj we śnie wiele nacierpiałam się z jego powodu. Tymczasem arcykapłani i starsi namówili tłumy, żeby prosiły o Barabasza, a domagały się śmierci Jezusa. Pytał ich namiestnik: Którego z tych dwóch chcecie? żebym wam uwolnił odpowiedzieli barabasza rzekł do nich piłat cóż więc mam uczynić z Jezusem którego nazywają mesjaszem zawołali wszyscy na krzyż z nim namiestnik odpowiedział cóż właściwie złego uczynił lecz oni jeszcze głośniej krzyczeli na krzyż z nim piłat widząc że nic nie osiąga a wzburzenie raczej wzrasta wziął wodę i umył ręce wobec tłumu mówiąc nie jestem winny krwi tego sprawiedliwego, to wasza rzecz. A cały lud zawołał: krew Jego na nas i na dzieci nasze. Wówczas uwolnił im barabasza, a Jezusa kazał ubiczować i wydał na ukrzyżowanie. Ksiądz kardynał mówił również o tym, że antysemityzm jest grzechem. To prawda, jest grzechem. Jest grzechem tak jak antypolonizm, antygermanizm, antyrusycyzm, antyukrainizm, antyperuwianizm. I antyamerykanizm. Wszystko, co nakazuje nam poniżać innego człowieka tylko dlatego, że jest tym, kim się urodził, jest grzechem. Grzechem jest również mordowanie tysięcy niewinnych dzieci i kobiet. Ale tutaj zaje się księdzu kardynałowi chyba odwagi zabrakło, co? Bo ich dialog musi być w miłej atmosferze, proszę Państwa. A jakby ktoś się upomniał, zresztą podczas spotkania o pokoju, o niewinne ofiary i powiedział wprost: Co Pan, Panie Rabin, sądzisz o tym, co robi Izrael? To zrobiłby się smrodek, nie? I nie było już, by o czym rozmawiać i dialogować. Dużo więc mówili o pokoju, bo, jak rzekłem, tytuł tej konferencji był Pokój i szalom, dar dany od Boga. Ale nikt o mordowaniu niewinnych cywilów, również chrześcijan w Palestynie, nie powiedział i nie potępił, a przynajmniej niewystarczająco. Gdyby spotkanie pod tytułem szalom, pokój, dar od Boga zakończyło się potępieniem mordowania przez Izrael niewinnych ludzi, gdy tak samo zakończy się takie spotkanie, tyle że w drugą stronę podczas Dni Islamu, odszczekam osobiście wszystko pierwsze, ale się nie zakończyło i się nie zakończy jasnym wskazaniem. My, zgromadzeni na dniach Judaizmu, duchowni, potępiamy mordowanie niewinnych ludzi w Palestynie i niewinnych w Izraelu. Przecież to cztery zdania i można się pod nimi podpisać, no, przynajmniej każdy cywilizowany człowiek by to zrobił. Ale czy podpisali? No nie. Ambasada Izraela była też na miejscu. Czy podpisała? No nie, bo dla nich jest wszystko w porządku. Było więc o antysemityzmie w wypowiedzi księdza kardynała, którego w Polsce jako żywo przecież nie ma, ale powiedzieć było trzeba. Jest jakiś margines, ale powiedzieć było trzeba, bo trzeba ukorzyć się przed innymi. A czy przejawem antysemityzmu przypadkiem nie jest sytuacja, w której znam lekarstwo potrzebne do życia, ktoś umiera, ale dla dobrego nastroju nie podaje go temu, którzy tego lekarstwa potrzebują. Czy to nie jest antysemityzm? Ksiądz kardynał wie, jakie to lekarstwo. Jego nazwa jest prosta. Nazywa się nawrócenie. Ale prozelityzm jest dziś niemodny, prawda? Nie można nawracać. Nie można mówić ludzie, kochani. Szanuję cię, Michaelu Szudrichu, który jesteś moim przyjacielem od wielu lat. Nawróć się na Jezusa Chrystusa, Mesjasz już przyszedł. Rozumiesz, że możesz stracić swoją duszę? Ale nie, bo zakończy się dialog. Żydzi kończą zawsze dialog tam, gdzie jest niewygodnie. To może kolejne pytanie. Gdzie więc idą ci, którzy wiedzą o Jezusie, ale świadomie go odrzucają? Co z nimi będzie, gdy nie podejmą chrztu, nie wyspowiadają się, yy, nie będą w stanie łaski, nie staną się członkami kościoła? Czy mogę zostać dziś wyznawcą judaizmu albo islamu i liczyć na zbawienie? Bo na dialog zapewne bym mógł, prawda? Oczywiście nie wszyscy zasługują na dialog, ale inni tak. Ale co mi tam z gadania popróżnicy? Jak prawdę bym wtedy odrzucił? To jest powód Odchodzenia ludzi od wiary, czego wy jeszcze nie zrozumieliście w episkopacie. Bo nawet jeżeli mają ludzie taką łaskę, łaskę wiary, rozum nie pozwala im się w tym bałaganie, który tworzycie, odnaleźć. Logika krzyczy, a wy ją uciszacie. Miło jest więc, gdy można pogadać dookoła o niczym. No ale powiedz jeden z drugim tym nieszczęsnym ludziom, że droga do Boga prowadzi tylko przez Chrystusa. Czy mówiąc to zdanie, skłamałem? A czy skłamie, jak powiem, że oni go odrzucają i nie chcą go przyjąć? Nie. To nie jest antysemityzm. Skrywaj więc ten skarb jeden z drugim, szczególnie będąc kapłanem, i nie mów, bo nici z braterstwa. Budujta więc te swoje braterstwo w oparciu o święty spokój i dajcie nam po prostu żyć. I odblokujcie możliwość dodawania komentarzy pod postami episkopatu. Chcemy mieć prawo mówić. Czyż nie tego uczy papież Franciszek na synodzie o synodalności? A, bo może można mówić tylko wtedy, gdy wpiszę się na listę i przejdę kontrolę jakości, co? Najpierw co chcę powiedzieć, a potem mów. Oto moja kontrola jakości. Uznaję Kościół jako ciągłość nauczania od Piotra do Franciszka, nauczania zgodnego z Ewangelią, które nie tworzy własnych konstruktów, ale stoi na straży tego, co zostało objawione. Przestańcie nas uważać za średniowiecznych parobków bez prawa głosu, bo to jest właśnie klerykalizm, który papież Franciszek, tak się składa, również upodobał sobie zwalczać. Z wyrazami szacunku, drodzy księża i biskupi, będący w tej nowoczesnej modernistycznej metamorfozie. Wasz krnąbrny, ale starający się myśleć logicznie Marek, prosty chłopak z Radomia, który pragnie żyć w kościele pełnym szacunku również dla takich odszczepieńców jak ja. Zmiany, zmiany, zmiany. I już po przeprowadzce. Wszystko jeszcze u nas w domu na wariackich papierach, ale jesteśmy bliżej niż dalej. W przyszłym tygodniu oglądamy pomieszczenie na nowe studio i Bóg da, będziemy mogli je wynająć, wyremontować i postawić pierwszy krok ku pierwszemu etapowi profesjonalizacji naszego kanału, kanału Marek Miśko Czuwaj. Wszystko to jest możliwe dzięki naszym wspaniałym mecenasom, którzy zdecydowali się na wsparcie tego dzieła. Kłaniam się każdemu z Was uniżenie i bardzo doceniam to, co robicie. Bez Was nie moglibyśmy razem z zespołem ubierać słowa tego, co powiedzieć w końcu ktoś po prostu musi. Jeżeli ktoś z państwa jest natomiast zainteresowany pojawianiem się tutaj kolejnych treści, życzy sobie, aby powstawały kolejne programy, w końcu uważa, że są one wartościowe i potrzebne, że są to dobre treści, zachęcam do postawienia nam kawy poprzez serwis Buycafe, żebyście nie przysnęli, albo za pomocą zrzutki, PayPal i pozostałych metod. Każda darowizna jest na wagę złota i przybliża nas do celu. Cel to 100 tysięcy subskrypcji i profesjonalna telewizja internetowa na wysokim poziomie, z dobrymi treściami, bez nadęcia, których nie znajdziecie nigdzie indziej. Dziękuję. A na odchodne jest jeszcze słowo. Słowo, czyli list księdza kardynała Grzegorza Rysia na Dzień Judaizmu, który zachęca, aby w przyszłości taki dzień odbywał się w każdej parafii. Na szczęście w Radomiu do kościoła Jana Chrzciciela na to wydarzenie przyszła garstka ludzi w wieku 75 plus. i dobrze. Jest też cała masa wypowiedzi o dniach islamu. Yy, robiły to pozostałe ekscelencje na temat planowanego dnia tego wyznania w naszym kościele. Tym też zajmiemy się niebawem. Jestem katolikiem tradycyjnym i z tego powodu już przechodziłem i przechodzę jak większość z was swoje małe prześladowania. Wiem natomiast, że są one miłe mojemu stwórcy. Ktoś powie miśko o Oszołomie. Inny od szczepieńcu. Nic sobie z tego nie robię i Wy też sobie nic z tego nie róbcie, bo wiemy, gdzie jesteśmy, gdzie zostaniemy i dokąd zmierzamy. Czuwaj. Dziękuję za Wasz poświęcony czas. Jest on dla mnie najcenniejszy. Marek Miśko, czuwaj.